Pani Małgosiu, spotykamy się na konferencji czwartego już projektu Lady. Tak sobie myślę, że schemat programu znamy. To czy w ogóle uda się jeszcze widzów czymś zaskoczyć? Oczywiście, że tak, dlatego że zaskakujące są wszystkie te sytuacje, które dziewczyny nam oferują. My trochę wychodzimy z założenia, że jeżeli coś jest dobre, to nie ma co tego na siłę ulepszać. Jeżeli chodzi o zmiany w moim życiu, przede wszystkim stałam się bardziej pewna siebie. W końcu się usamodzielniłam, ponieważ w przyszłym tygodniu prawdopodobnie przeniosę się już do Warszawy. I dużo dał mi ten pobyt w Oksfordzie, ponieważ w końcu mogłam przecież pępowinę, jeżeli chodzi o mnie i o moją mamę, no i po prostu się usamodzielnić. Spodziewałam się jednak, że któraś z nich będzie bardziej elegancka, że któraś będzie nie tylko w tym wizerunku zewnętrznym, ale także w zachowaniu, a bardziej wyedukowana. A tu niestety, po prostu było jak było, także widz zobaczy, że się będzie działo bardzo źle. Wszystko nas zaskoczy, to jest najmocniejsza edycja, ona ma naprawdę 99%, jeśli chodzi o moc. Będzie szok, na początku liczba wypikań w programie będzie zaskakująca i nie chodzi tylko o to, że pokazujemy to, jak one przeklinają. One po prostu przyszły tutaj. Takie, jakie są, po to, żeby się zmienić. To, co bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało przez ten program, jak bardzo należy uważać na używki w młodym wieku. To jest problem, który my zauważamy na przestrzeni lat jako coraz większy, coraz głębszy. I wiem, że już niedługo trzeba będzie po prostu coś z tym zrobić. I to na skalę po prostu krajową. My tu już nie mówimy tylko o przypadkach śmiesznych dziewczyn, które przesadziły na imprezie. Tu jest systemowy problem i myślę, że i myślimy i ze stacją, i z moimi koleżankami z pracy, z Tatianą i z Ireną, żeby pomyśleć nad jakimś programem, który by pomagał młodym osobom w walce z uzależnieniami, czy w takiej walce z presją pewnych środowisk na młodych ludzi, jeśli chodzi między innymi o dopalacze.